Na początku 2019 roku w internecie gigantyczną popularność zyskała postać znana jako Iwoki. Wówczas po premierze dokumentu Living Neverland odnośnie Michaela Jacksona i pewnych aspektów jego życia, w internecie większą popularność zyskały pewne filmy pokazujące niepokojącą wersję Michaela Jacksona znaną jako Iwoki. Internet wówczas trochę wybuchł na jej punkcie, a przez następne lata postać ta przeszła do tych takich typowych, niepokojących postaci z internetu. Jednakże skąd tak naprawdę się to wzięło, jakie jest miejsce, z którego tak naprawdę pochodzi film z Iwoki i skąd właściwie ta postać się wzięła, kto ją stworzył i dlaczego powstała wokół niej taka niepokojąca historia? Na te pytania odpowiedzi poznacie w tym odcinku. Cześć wszystkim, jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w którym zajmiemy się właśnie pochodzeniem tej postaci i tego filmu. I zaczniemy zostaw suba na kanale, ponieważ dobijamy 300 tysięcy widzów. Jesteśmy coraz bliżej, więc hej. Fani ponadto na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tam pojawiają się fajne rzeczy i jeszcze fajniejsze będą się już wkrótce pojawiać. A tymczasem, moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie. Myślę, że pomalutku... O, możemy zaczynać. 2018 i 2019 rok to był trochę dziwny rok w polskim internecie i ogólnie w internecie w kwestii tych co bardziej niepokojących rzeczy. Bo przykładowo mieliśmy tutaj klauna z Koszalina, najpopularniejszą, niepokojącą postać w polskim internecie. Jedną z tego typu postaci, które wówczas określano mianem straszna postać, była bądź był Iwoki. I jego w najprostszy sposób możemy opisać jako strasznego Michaela Jacksona. Dobra, ale zachowajmy trochę powagi sytuacji. 2018 i 2019 rok to był bardzo dziwny rok. Swoją drogą, Bombel, jak tam Killer Magnus? Tak pytam. Aczkolwiek Iwoki zdecydowanie wydaje się być najbardziej niepokojącą postacią spośród tych wszystkich, które w tamtym czasie były popularne. Nawet teraz, kiedy po latach wróciłem sobie do tego filmu, odczuwałem pewien dyskomfort patrząc na to. Zresztą może na chwilę zostawię was tym filmem i zobaczymy, jakie będą wasze odczucia. Ta, też to czujecie? Ten wstęp odnośnie dziwności 2018 i 2019 roku był po to, aby nakreślić całość. Ponieważ Iwoki zebrał większą popularność właśnie w 2019 roku, a dokładniej na jego początku. Wówczas po internecie zaczął latać ten, a także kilka innych filmów, które rzekomo miały być jakoś z Iwokim powiązane. Film pewnie widzieliście już mnóstwo razy, bo w tamtym czasie był całkiem popularny, w Polsce też był, ale nie aż tak jak za granicą. I trzeba przyznać, że w porównaniu do mojej spółki, które wtedy były także popularne i niepokojące, Iwoki wypada jako faktycznie coś, czego mógłbyś się bać. To znaczy, spójrzcie na jego mordę, to jedno oko większe od drugiego, ten wyraz twarzy. I to dziwne wrażenie, że kiedy patrzysz na niego, wydaje się, jakby to on patrzył z tego monitora na ciebie. Pod tym względem faktycznie było to całkiem straszne, a zasadniczo wtedy wybiły się głównie dwa nagrania i to były takie główne. Wszystkie przedstawiają właśnie postać Iwoki, który siedział sobie przy ścianie i się poruszał. W tym samym czasie ktoś wypuścił jeszcze jedno nagranie, gdzie Iwoki ma w dość specyficzny sposób wchodzić po schodach i tańczyć, wykonywać taniec Pennywise'a z tego. Aczkolwiek to nagranie absolutnie nie było autentyczne i jakkolwiek nie było powiązane ze sprawą Iwokiego. Przynajmniej u podstaw, dopiero później ludzie połączyli te dwa byty, aczkolwiek no nie do końca słusznie. Internet ma to do siebie, że dość łatwo jest tutaj puścić jakąś plotkę. Ale zasadniczo skąd Iwoki wziął się w internecie i skąd wzięła się ta jego wielka popularność w 2019 roku? I zanim mi odpowiem na to pytanie, przed wami wielki powrót creepypasta eksperta, który wyjaśni to za mnie. Teraz, kilka miesięcy po premierze filmu, zaczyna robić się głośno ponownie o Iwoki. Głównie ze sprawą creepypasty, mówiącej, że o 3 w nocy Iwoki nawiedza dzieci. Wówczas mówi do nich zdanie: Are you okay? Co robi dalej? Tego nie wiemy. Podobno Iwoki zazwyczaj wybiera te dzieci, które nie chcą spać w nocy, lecz znajdują się też wyjątki. Dobra, to może to poprawię trochę. Żebyście wszystko zrozumieli, wpierw musimy wspomnieć o pewnej bardzo ważnej rzeczy dla tej sprawy, która miała miejsce na początku 2019 roku. Mianowicie premiera filmu Living Neverland, która miała miejsce 25 stycznia 2019 roku. Tak jest, film spowodował gigantyczne kontrowersje w tamtym czasie i masa osób o tym gadała, a dotyczył on sprawy rzekomego dzieci przez Michaela Jacksona i miał rzucać nowe światło na tę sprawę. Wówczas, jakiś czas po premierze filmu, kiedy temat Jacksona był bardzo popularny w internecie, popularność zyskała także jeszcze inna rzecz, która po części jest gdzieś tam z nim związana i był to właśnie Iwoki.
I tak jak już wspomniałem, mniej więcej od marca 2019 roku temat ten zyskiwał coraz to większą popularność w internecie. A wszystko raczej za sprawą pewnego filmu hiszpańskiego youtubera, który nagrał o Iwoki właśnie, a film ten zebrał kilkanaście milionów wyświetleń. Ale zasadniczo skąd wziął się Iwoki i dlaczego wywołał takie przerażenie, już pomijając jego wygląd? Otóż wiecie, jak działa internet. W tym miejscu absolutnie ze wszystkiego jesteś w stanie zrobić coś na maksa niepokojącego, przerażającego. I tak samo stało się również z Michaelem Jacksonem, którego Iwoki był mrocznym odpowiednikiem. Albo dalej jest. Wraz z wybuchem tej większej popularności na Iwoki, w internecie pojawiła się creepypasta, straszna historia z tym związana, która była na maksa gówniana, ale trzeba jakoś tę sprawę przedstawić. Mianowicie, jak dowiedziałem się od creepypasta eksperta, którego mieliście już przyjemność posłuchać kilka minut temu, Iwoki późną nocą w okolicach 3 w nocy miał pojawiać się w pokoju dzieci, które jeszcze nie spały, albo w pokojach swoich ofiar, które wybierał na podstawie jakichś własnych preferencji. Tak jest, on po prostu miał się tam pojawiać, tak bum, twój pusty pokój i nagle Iwoki się tam pojawia. Na początku miał się witać za pomocą słynnego... A także miał wypowiadać zdanie Annie, are you okay? Czyli słynny cytat Michaela Jacksona, Smooth Criminal. Później powstały do tego jeszcze jakieś inne plotki internetowe, w taki swoisty łańcuszek. Jeżeli nie prześlesz tego dalej, to Iwoki odwiedzi cię w nocy. No, było tego całkiem sporo, ale wiecie, internet rządzi się swoimi prawami, a szczególnie rządził się nimi wtedy. Jeżeli coś takiego jak mamo zebrała popularność w internecie, to Iwoki także jakoś musiał ją zebrać. Te wszystkie opowiastki w połączeniu z niepokojącym wyglądem Iwoki dały pewien rezultat. Mianowicie szybkie zbieranie popularności przez ten temat, a także przez samą straszną postać. Iwoki, nowa straszna postać. W ogóle, straszna postać to jest chyba top słowo 2018-2019. Nowa tajemnicza postać, Iwoki. Iwoki, przerażająca postać. Ale zasadniczo, gdzie ta postać pojawiła się po raz pierwszy i skąd się właściwie wzięła? I nie, to nie był 2019 rok, a było to dekadę wcześniej. Bowiem pierwsze filmy związane z Iwoki pojawiły się na kanale jego twórcy. Mianowicie na kanale Thomasa Renstorfa, który jak sam pisze w opisie kanału, w 2019 roku stworzył Iwoki. A czym był ten Iwoki? I to jest najlepsze, animatronem. Otóż w lekko ponad miesiąc po śmierci Jacksona 25 czerwca 2009 roku, 27 lipca na tym kanale pojawia się pierwszy film z Iwoki. Tutaj jego postać została określona mianem Michael Jackson, co nie dość, że brzmi jak Michael Jackson, to jeszcze w dosłownym tłumaczeniu oznacza mój wampir Jackson. Jak wspomniałem, sam materiał prezentował właśnie kukłę Michaela Jacksona, czytaj animatrona, który wedle nieoficjalnej ciekawostki na początku miał być Elvisem Presleyem, w sensie jego podobizną, ale jakimś dziwnym cudem wyszedł Michael Jackson. Co więcej, na filmie, jak mniemam, widzimy jego drugą wersję. Poprzednia wersja Iwoki też jest gdzieś tam w internecie, ale wyglądała już trochę inaczej. Ta jest już usprawniona, porusza się i wzbudza także niepokój. Już wówczas, w 2009 roku, wzbudzała jakiś tam niepokój i to samo stało się dekadę później. Co więcej, z tego co widzimy w napisach końcowych w filmie, Iwoki był na sprzedaż na eBayu, więc jak mniemam, było więcej tych animatronów, rzeźb, nie wiem jak to określić. I tak szczerze, ten pierwszy film z Iwoki ogląda się naprawdę mega dziwnie. W ogóle ten kanał jest strasznie specyficzny. I to jeszcze nie byłoby takie złe, gdyby nie te wszystkie krzyki w tle i tak dalej. Może ja nie kumam? Może ze mną coś jest nie tak? W ogóle wspomniałem wam wcześniej o dziwności tego kanału i ciężko jej nie zauważyć, bowiem przez następne lata autor kanału publikował jeszcze jakieś inne dziwne edity z Iwoki, dodając jakieś filtry na niego, nie wiadomo co. No to ciężko mi to skomentować. Przykładowo na kanale pojawiało się chociażby coś takiego, aczkolwiek co więcej, były tutaj jakieś tam jeszcze materiały z tego 2009 roku, kiedy jak mniemam, autor był jeszcze w posiadaniu tej kukły. Co więcej, po obejrzeniu kilku innych filmów na kanale jestem w stanie stwierdzić, że gościu po prostu zajmował się produkcją animatronów tego rodzaju i tak dalej. Tutaj macie chociażby pewien film, gdzie widzimy, jak animatron działa, porusza się. No, wiecie o co chodzi. Co stało się z samą kukłą, nie wiadomo, ale jak nie mam, autor nie jest już w jej posiadaniu, bo gdyby był, patrząc na jego inne ruchy, na bank nagrałby jeszcze wiele innych filmów z jej użyciem. Znając życie, sprzedał ją wtedy, na eBayu. A czemu wydaje mi się, że jeszcze by używał? Ano, patrząc na to, że po wybuchu gigantycznej popularności na Iwoki w 2019 roku założył sklep, gdzie sprzedawał tego typu artykuły. Case'y na telefon, bluzy,
poszewki na poduszkę z tym samym zdjęciem, z tą okropną czcionką. Co my tutaj mamy? Tank topy, koszulki, bluzy. No i właśnie w ten sposób prezentuje się mniej więcej cała historia Iwoki. Sam, jeżeli kiedykolwiek interesowałeś się tą postacią, możesz znać ją z trochę innych rzeczy. Chociażby właśnie z boomu na ten filmik, z creepypasty, z poduszek i innych dripujących flex rzeczy. Albo z gier komputerowych, które nie mają absolutnie żadnego związku z oryginalną postacią, bo nawet tak samo nie wygląda, ale też były całkiem popularne. W każdym razie, jeżeli kogokolwiek by to zastanawiało, pierwsze pojawienie się Iwoki w internecie to najprawdopodobniej 27 lipca 2009 roku. Ale być może było coś jeszcze wcześniej. Chociaż być może pierwsza wersja Iwoki czy coś? Aczkolwiek nikt jeszcze tego nie znalazł, a mi też się nie udało, więc albo coś jest, albo tego nie ma, istnienie nie jest potwierdzone, więc prawdopodobnie mamy to. I nie, to nie było jakieś trudne do znalezienia, bo zasadniczo większość osób wiedziała, jak to było. Poza tym, jeżeli was to interesuje, tutaj macie chociażby making ofa, jak cała postać powstała. No i myślę, że po obejrzeniu tego i zobaczeniu tych putów, nie wiem, ta cała straszna otoczka wokół Iwoki jakoś schodzi. Ale nie powiem, kiedy zbierałem informacje do tego filmu, obejrzałem oryginalne materiały z tym animatronem i tak popatrzyłem chwilę na niego, to lekki niepokój poczułem, ale potem szybko zszedł. Ja tymczasem bardzo dziękuję wam za oglądanie, zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, jak materiał się spodobał, wpadnij na mojego TikToka, Instagrama i w ogóle my tymczasem słyszymy się już wkrótce. Pamiętajcie, że streamek w środę i prawdopodobnie w czwartek, tam się słyszymy. Tymczasem trzymajcie się do kolejnych odcinków, mówi do was Mondar, miłego dziękuję wam życzę, siemano, cześć.